Żydem. Panie generale, dowódca uroczystości, pułkownik związku Adam Jagusz melduje oddziały gotowe do uroczystości. Legiony to ofiarny stos, legiony to żołnierska buta, legiony to straceńców los. Nauczyciele, mieszkańcy miasta i gminy Szczuczyn. Postacią, która jest powodem dzisiejszej uroczystości, jest marszałek Józef Piłsudski. Gromadząc się tutaj, oddajemy hołd człowiekowi, mężowi. Przedstawicieli sybiraków z Łomży, Kolna i Szczuczyna. Witam dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i szkół podstawowych. Witam emerytów. To nie jest tak, że historia ma swój bieg i odchodzi w niepamięć. Narodowa pamięć jest dobrem najwyższym. Wplata się w historię cieniami poległych i wyrasta z jeszcze żyjących uczestników walki, spotykanych wśród nas na co dzień. Historia i dzieje narodu mają być źródłem nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre, uszlachetnić. Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowania tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią, bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem. To wszystko musimy włączyć w teraźniejszość i w wielkie dzieło dążenia do przyszłości. Imię Ojca i imię Syna i Świętego Ducha. Polska modli się dziecina, a Pan Bóg ją słucha. W oczach dziecka wie łzy duże, wiara w każdym słowie. Ojcze błaga, coś jest w górze, daj ojczyźnie zdrowie. Pobłogosław mą ojczystą strzechę, a mnie dozwól dla mej ziemi urość na pociechę. Tak schrona nad posłaniem dziecię z Bogiem uważa. A Bóg słucha z pobłażeniem. Księże dziekanie, w imieniu wszystkich uczestników dzisiejszej
Wysokości proszę o odprawienie mszy świętej w naszej intencji. W imieniu i w intencji naszej ojczyzny, Polski, abyśmy jako naród wypełnili oczekiwania Boże i dotrzymali złożonych przed laty ślubów i zobowiązań. Dziękuję serdecznie za powitanie i prośbę o odprawienie Eucharystii. Ja również jako gospodarz tej świątyni witam serdecznie wszystkie zebrane osoby, wszystkie poszczy mundurowe, służby mundurowe i wszystkich gości według stopnia i urzędu. Cieszymy się bardzo obecnością wszystkich Państwa i zachęcam do wspólnej modlitwy za wszystkie szkoły noszące zaszczytne imię Józefa Piłsudskiego, za wszystkich członków Związków Piłsudczyków istniejących w całej naszej państwie, w całej naszej ojczyźnie i wszystkich tych, którzy dziś zgromadzili się w naszej świątyni. Niech dobry i miłosierny Bóg przyjmie nasze wszystkie prośby, modlitwy i szczególnie zachęcam do modlitwy w intencji naszej ojczyzny. Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Krajowy, postanowienie kapituły Orderu Honorowego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej numer 11 z dnia 31 maja 2017 roku. Za wybitne zasługi w krzewieniu pamięci zasług Polski przez pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i jego legionów kapituła Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej nadaje pani pułkownik Związku Piłsudczyków Annie Jagusz Order Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisał prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej generał Związku Stanisław Władysław Szyba. Panie pułkowniku, proszę wystąpić. O wręczenie orderu proszę prezesa Zarządu Krajowego, generała Związku Stanisława Władysława Szyby. W imieniu Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej honoruję panią pułkownik orderem Związku. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Proszowi parafii pod wezwaniem imieniem Najświętszej Marii Panny w przyczynie księdza prałatowi Robertowi Zielińskiemu w dowód uznania i szacunku wraz z życzeniami obfitości łask boskich przekazuję ten wspaniały, piękny węgiel Matki Boskiej Zwycięskiej z dedykacją Józefa Piłsudskiego. Dzięki Ci Matko za wiek. Podpisał prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Władysław Śliwa, generał Związku. Bardzo proszę, przewierzam go księdza proboszcza.
Dziękuję bardzo. Robertowi Zielińskiemu oraz księdzu wikaremu, księdzu Robertowi, za odprawienie w naszej intencji i w intencji naszej Ojczyzny mszy świętej. Niech dobry Bóg i patronka tej świątyni, Najświętsza Maria Panna, mają księży w swojej opiece. Błogosławieństwa Bożego. Niech Duch Święty udziela księżom potrzebnych darów do dalszej posługi. Szczęść Boże. Serdecznie podziękować za wszelką pomoc generałowi związku Stanisławowi Władysławowi Śliwie. Zapraszam. Staroście powiatu grajewskiego, pan starosta nieobecny, to podziękowanie otrzyma na pierwszej sesji. Panu burmistrzowi Arturowi Kuczyńskiemu i najmocniej przepraszam księdza proboszcza. Jest tu gdzieś? Nie ma już księdza. Przekażemy w kościele. Prezesa. A także 9 Liceum imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Ale już niełatwo było, więc może spróbuję podołać. Szanowni Państwo, Panie Prezesie Związku, Panowie. Ja wiem, że bohater dzisiejszego dnia jest jeden, ale pozwólcie, że spotykając się pod pomnikiem założyciela naszego miasta, podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki, wyrażę olbrzymie zadowolenie i radość nieskrywaną z tego, że na oczach tego, któremu zależało na mieście, temu, który włożył w nie pasję i swoje właściwie życie, dzieją się tak piękne uroczystości i tak doniosłe momenty. Właśnie dlatego ten pomnik znalazł się w centrum Szczuczyna, żeby skupiał wokół siebie ludzi z pasją. I serdecznej ziemi szczuczyńskiej chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania, które chciałbym przekazać pani dyrektor Annie Jagusz. Jesteśmy dumni z tego, że mieszkańcy miasta i gminy Szczuczyn mogą liczyć na wsparcie i udział przedstawicieli prowadzonej przez panią szkoły w wielu wydarzeniach, które mają miejsce w naszej społeczności. Reprezentowany przez was wysoki poziom merytoryczny,
umiłowanie tradycji oraz pasja i zaangażowanie to przykłady edukacji i wychowania godnych miana XXI wieku do rozwoju naszego miasta i całej lokalnej społeczności. Podpisane Artur Kuczyński, burmistrz Szczuczyna oraz nieobecny z przyczyn zawodowych przewodniczący Rady Miejskiej w Szczuczynie, ale na pewno sercem głęboko nam tutaj kibicujący Tomasz Mioduszewski. Pani dyrektor. Panie burmistrzu, pani dyrektor, szanowni państwo, droga młodzieży. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tu w gronie ludzi, którzy kultywują tradycję i pamięć po marszałku Józefie Piłsudskim. W imieniu samorządu powiatu grajewskiego, na czele ze starostą grajewskim, przewodniczącym Rady Powiatu oraz własnym i obecnym członkiem zarządu, pragnę skierować oto takie słowa, które w formie listu złożę na ręce pani dyrektor. Składamy serdeczne gratulacje związane z państwa osiągnięciami wychowania w duchu patriotycznym, obywatelskim i społecznym wielu pokoleń. Dzisiejsza uroczystość jest szczytną ideą służącą integracji i przypomnieniu ważnych wartości, takich m.in. jak bohaterstwo, patriotyzm, uczciwość i sprawiedliwość. Składamy serdeczne podziękowania organizatorom tej uroczystości, gdyż dzisiejszy dzień jest swoistą lekcją pamięci o człowieku, który w sposób niezwykły zapisał się na kartach historii naszego narodu. Pamięć marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego niech będzie przykładem do naśladowania, jak należy kochać swoją ojczyznę. Niech jego słowa będą drogowskazem w życiu każdego człowieka. Że być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska. Anna Jaguś, dyrektor zespołu szkół imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Zarząd oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Szczuczynie. Szanowni państwo, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na zjazd szkół imienia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zjazd okręgów i oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Szczuczynie. Niestety obowiązki poselskie spowodowały, że nie mogę do końca osobiście uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Za to bardzo przepraszam. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla wszystkich państwa za kultywowanie idei niepodległościowej, której symbolem jest postawa marszałka Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski to zasłużona i ceniona postać. Jego postawa stanowi wzór godny do naśladowania dla młodego pokolenia. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat sowieckiej władzy nad Polską marszałek Józef Piłsudski był symbolem nieugiętej walki o niepodległość. Chcę podziękować za zaproszenie. Mam zaszczyt odczytać list. Uroczystość jest doskonałą okazją do złożenia gratulacji pani, Radzie Pedagogicznej, uczniom, rodzicom oraz osobom i instytucjom wspierającym działania szkoły. Kultywowanie tradycji związanych z historią naszej ojczyzny, tworzenie sprzyjającej atmosfery do przypominania losów ludzi, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, to dobra droga do zrozumienia świata i najefektywniejszy sposób kształtowania wartości najwyższych i postaw niezbędnych do rozwoju osobowości człowieka. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do złożenia szczególnych podziękowań i wyrażeniu uznania całej społeczności szkolnej za kształtowanie wizerunku szkoły bogatej w wartości patriotyczne, które są przekazane. Pani dyrektor, Poczty Sztandarowe i wszyscy zebrani goście, którzy przyjechali też z dalekiej drogi. Szanowni państwo, na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że mogłem uczestniczyć w jakże podniosłej i szczytnej i dopracowanej tutaj uroczystości, tej zapewne, której byliśmy świadkami, tej kościelnej, duchowej, ale też i tej świeckiej. To, że możemy spotkać się przy pomniku założyciela tego miasta w tak licznym gronie i w takim przykroju pokoleniowym. Serdecznie również gratuluję za to wyróżnienie, którym zostałem obdarzony, ale też czuję to odpowiedzialność, jaką niesie ze sobą to wyróżnienie i to docenienie mojej pracy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Gratulować państwu wyboru tak wspaniałego patrona waszych szkół. K
każdym takim zjazdem wpisujecie się w wieloletnią tradycję waszej szkoły, która chroni was przed ustawicznym rozpoczynaniem wszystkiego od początku, czy powielaniem błędów przeszłości. Stanowi również podstawę waszej integracji, identyfikacji, daje poczucie własnej wartości. Ona również buduje między innymi dzięki takim zjazdom poczucie więzi międzypokoleniowej. Bo mogą za was napisać obcy i będzie źle. Żyjemy w trudnych czasach i chciałem wam serdecznie podziękować za to, że tak pięknie potraficie pisać swoją historię. Za to, że potraficie czynem i to piękną piosenką upilać życie ludziom. Przywracać to, co najważniejsze. Honor. Do swoich żołnierzy Józef Piłsudski mówił, honor to Bóg wojska. Szczególnie do klas wojskowych chciałbym to skierować, ale można to sparafrazować na cały naród. Honor to Bóg narodu. To Bóg narodu i o tym honorze pamiętajmy. Przywieźliśmy wam tu drobne upominki. Oh, yeah.